Znacie zwierzogród? Atmosferę bajki, która od kilku lat wzrusza i bawi pokolenia na całym świecie, w finałowym odcinku The Voice Kids przywoła Paulina Przybysz. Artystka zaśpiewa, a dzieci z Instytutu Głuchoniemych imienia Jakuba Falkowskiego w Warszawie zamigają piosenkę Nie bój się chcieć, do której wspólnie jakiś czas temu we współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier nagrali teledysk. W najbliższym odcinku The Voice Kids Paulina Przybysz i dzieciaki z Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie udowodnią, że nie boją się chcieć i nie ma dla nich rzeczy niemożliwych? Na scenie The Voice Kids wspólnie wykonają piosenkę z filmu produkcji Walta Disneya Zwierzogród. Występ będzie o tyle wyjątkowy, że do wspólnego śpiewania i migania przyłączą się zarówno uczestnicy 2. edycji The Voice Kids, trenerzy, jak i publiczność zgromadzona w studio. To piękny gest w stronę dzieciaków z Instytutu, który pokazuje, że siła marzeń jest wielka, a przyjaźń uskrzydla i pozwala uwierzyć w siebie. Jedno jest pewne, dzień spędzony na planie zarówno młodzi artyści z The Voice Kids, jak i podopieczni Instytutu zapamiętają na długo. Będzie to wielkie wyzwanie, a zarazem wspaniałe doświadczenie, które przyniesie im mnóstwo radości i satysfakcji. Dzieci z niepełnosprawnością będą mogły przekonać się, jak wygląda praca reżysera, operatorów, stylistów, a także poczują się jak prawdziwe gwiazdy. A co z tego spotkania wyniosą uczestnicy The Voice Kids? Na pewno to, że życie bez barier nie jest wcale takie trudne, bo przecież marzenia są w nas, a ten, kto się nie boi, już górą jest.